Jesteśmy z Pawłem Czapiewskim po jego maratońskim debiucie. Można powiedzieć, że udanym, bo no, zgodnie z planem te 3 godziny pękły. Tak jak mówiłem, widziałem, że była jakaś słabość u ciebie, taka obawa na 24 km. Zresztą mówiłeś, że coś się złego działo, ale z czym to było związane? No w ogóle cały maraton wyszedł inaczej niż myślałem. Głównie miałem problemy z nogami, ból mięśni czworogłowych już na takim 22, 23. Już czułem takie lekkie, lekki niepokój w tych mięśniach i ciągle w głowie się działo, że to jeszcze kawał drogi. Tym bardziej, że mieliśmy no, sporo do odrobienia, aczkolwiek tempo 4.8 no, wszystko nam przychodziło naturalnie. Ale to był taki moment gorszy. To tak jak to na maratonie, były 2 km pewnego wątpienia, potem nagle 3 km lepsze. No generalnie no cały maraton mimo wszystko, jeśli chodzi o problemy, to są pod znakiem bóli mięśniowych. Jeśli chodzi o sprawy wydolnościowe, płuca i tego typu rzeczy, to ostatnie 2 km to było naprawdę... Słuchaj, no właśnie tam można powiedzieć, że te ostatnie kilometry naprawdę widać było, że miałeś moc. Jak od jakiegoś 32, 3 kilometra chyba naprawdę, nie wiem, pewnie sprawdzimy na wykresach, ile to wychodziło, ale tam było poniżej 4-0 momentami, tak? Tak, ja w ogóle no, chciałbym podziękować wszystkim biegaczom, którzy biegli przede mną, że rozwalili tą ścianę mityczną, bo ja na nią nie natrafiłem, mimo że to mi w głowie się działo. Ale no już tak zacząłem, na 30 km mieliśmy trochę ponad minutę straty do czasu zakładanego. Na 35 dalej pół minuty, bo był te trudne 5 km. No i zacząłem tak troszeczkę tracić spokój i mówię, no trzeba trochę przyłożyć, bo nie widziałem. Zwłaszcza, że balonik zniknął. No nie było balonika, wtedy jeszcze nie wiedziałem, że już tego balonika nie ma. No i tak przyłożyłem, akurat był lepszy moment, no 3.50, 3.52, chyba tak 4 km właśnie od 35 do 39, potem po 4 minuty. No i końcówka potem no troszeczkę zapłaciłem, ale mimo wszystko, że wydawało mi się, że już tupiemy, ale te 4.7, 4.8 wychodziło, także no myślę, że strategia była dobra, godzina 31, 45, połówka, dycha chyba 44, naprawdę na pierwsza dycha to było trochę tanie, ale chyba to była dobra strategia, bo na końcu naprawdę ja nie miałem ani jednego momentu jakiegoś takiego kryzysu, żeby mnie coś odcinało, żeby coś mnie, no po prostu wiadomo, bolało ostatnie 2 km, ale tak po prostu no, leciało się naprawdę fajnie, no. Wiadomo, głowa pracowała, ale to już na 8 zaczynamy się, bo już nie było już takiej super swobody, a mówię, ja to jeszcze 35, ale to bardziej taki problem debiutanta, który nie wie na to się porywa. Ale naprawdę, no i ta meta, nie mogłem się doczekać, bo po prostu już myślałem, że się w końcu nie pojawi, ale generalnie no przeżycie nieprawdopodobne. No i ale rozumiem, że to nie było dla ciebie to w takim razie, nie było tej mitycznej ściany, w związku z czym nie... Nie możesz powiedzieć, żebyś miał jakiś taki w takim razie w tym momencie wielki respekt, tak? Że to było coś, z czym musiałeś walczyć i że walczyć z sobą i... Respekt. Ja zawsze mówiłem, że bieganie nie jest dla twardych ludzi, bieganie jest dla ludzi przygotowanych. To szczególnie dotyczyło 800 metrów, tak? Bo na 800 metrów, jeżeli dopadnie ci kryzys, to nic nie zrobisz po prostu. No nie ma czasu na przełamanie. Na maratonie wiadomo jest inaczej. Miałem tam takie lekkie jakieś okresy zwątpienia, ale nie było takiego momentu. Czy poczułem respekt? Na pewno ten respekt poczułem, bo te ostatnie 2 km szczególnie, jeszcze ten podbieg i to wszystko, ale no na pewno nie przekroczyłem jakiejś tam granicy, której się bałem, że będę miał jakieś naprawdę ciężkie momenty. Takich momentów nie było. Tym bardziej, że ja już ostatnie 2,5 km wiedziałem, że mam naprawdę dużą rezerwę, że miałem 10 minut chyba na te 2,5 km, więc wiedziałem, że już no, ten spokój w głowie był, nie musiałem piłować. Ostatnie 2 km, no mimo że ciężko, to jednak nie było spinki, także no myślę, że czy byłem najlepiej przygotowany, pewnie tak, ale to nie o to chodziło. No, debiut polega na tym, żeby założenia wypełnić, to się udało i no mówię, Marcin, który się ze mną założył, no teraz mówi, że byłoby nie fair z mojej strony, gdyby mu się nie zrewanżował. Już coś myśli o jakimś innym, ale nie wiem, czy to będzie maraton. W każdym razie w pierwszym momencie powiedziałem, że był to mój pierwszy i ostatni maraton, ale powoli zaczynam myśleć, że być może się na coś jeszcze takiego, bo to co mnie ujęło, no fantastyczna atmosfera na trasie, na starcie, tyle ludzi, fakt, że to jeszcze się fajnie biegnie, takie pogaduchy, jeszcze luźne, żarty, potem te takie zagrzewanie się nawzajem do walki, dużo kibiców na trasie, którzy mnie rozpoznawali, którzy mnie po imieniu, po psyczce dawali już na ostatnich 2 kilometrach, już dasz radę te 3 godziny, także widać było, że dużo biegaczy, których mijałem, też mi o, że fajnie dajesz, że złamiesz, także to też na pewno dawało skrzydeł. No myślę, że ta akcja też na bieganie.pl pomogła mi troszeczkę się, jak to mówią, gębę wypromować i to dzisiaj mi na pewno pomogło i
wielu wszystkim, którzy mnie zagrzewali do walki, naprawdę dziękuję. A powiedz, bo czasami się nasi czytelnicy interesują, jak wyglądała twoja dieta, bo od maja czy tam od czerwca szedłeś z poziomu właściwie 80 kilo do... W tym momencie ile to może być? No 69. 69, 11 kilo to coś... No dieta miała być, ale jakoś tak sobie odkładałem to, ten moment, kiedy no miałbym się zacząć spinać, tak wiadomo, dieta polega na tym, że człowiek no, chodzi głodny. Ale zaczęło to naturalnie w miarę schodzić i w zasadzie ja generalnie po zakończeniu kariery bardzo mało jem i teraz też wcale dużo nie jadę, może naturalnie. Zacząłem trenować, też przecież jakiejś wielkiej pracy nie robiłem, pod koniec 6 razy w tygodniu. Ale naprawdę nie żadnych szczególnych diet nie stosowałem, no i te 11 kilo weszło, bo po prostu to była moja nadwaga, to było coś dodatkowego, czego nie powinienem nigdy mieć i po prostu go teraz sobie wyciągnąłem. A powiedz jeszcze, bo tak czasami czytelnicy mówią, że tam te 3 godziny do Pawła Czepieckiego to tam to z palcem w uchu by było do zrobienia. Czy uważasz, że to było dla ciebie w ogóle jakieś trudne wyzwanie? No, cała trudność polegała na tym, że ja zaczynałem z poziomu tego, jak mówiłem, wtórnego analfabety biegowego, tak? Jeżeli ja 3 km 12 minut i to było po prostu tak, byłem ujechany. Czyli wiadomo było, że to na pewno 3 godziny to nie jest żaden wynik dla zawodnika no, z moim potencjałem, ale na przykład na wiosnę, tak? Cały problem polegał, że to trzeba to robić już teraz. No i nie było to łatwe, chociaż myślę, że gdybym się naprawdę spiął, to byłoby dużo łatwiej, ale ja też no, nie chodziło też o to, żebym miał jakieś wielkie... Żeby się zażynał. Nie tyle, że się zażynał, żebym zmieniał tryb życia, żebym po prostu sobie zajawiał jakieś nie wiadomo jakie. To miało być normalne, naturalne, przy normalnym takim trybie życia jak był, żeby po prostu... Ale miałeś takie momenty, że bałeś się, że jednak robisz za mało i chciałeś podkręcać, a może większą objętość, a może mocniej, nie? Szczególnie na początku, tak, bo to... No pierwsze miesiąc, dwa, no wiadomo, po każdym treningu miałem zakładany drugi dzień. Potem już tego nie było i czułem, że mogę więcej, no ale no tutaj właśnie jak mówiłeś, że jednak to myślę, że miałeś rację, że mnie powstrzymywałeś, bo ja przez te 5-6 miesięcy nawet się nie otarłem o żadne dolegliwości bólowe, kontuzje, a przecież miałem co nosić, tak? 15 kilo więcej niż normalnie, także no myślę, że dzięki temu łagodnemu wejściu udało się bez żadnych wielkich dziwnych historii, bez żadnych problemów wejść w ten, no, na ten pułap, gdzie już 90 km tygodniowo nie sprawiało mi żadnego problemu. Także myślę, że w sposób naturalny, spokojny, łagodny doszedłem do tego poziomu. I wiadomo, te 30 końcem sierpnia i 13 września trochę mnie uśpiło. Ja wtedy już tak się nie spinałem, mówię, że wszyscy mówią, że jest luz. I wtedy może troszeczkę się zdemobilizowałem. Ale mówię, ostatni tydzień jakoś się już, ostatnie 2 tygodnie się już przyłożyłem i nawet dużo emocji było takich, dużo stresu i tego wszystkiego, także fajnie, że to już wszystko zeszło. No i udało się, najważniejsze, nie? Że to ja bardzo dużo takich dostawałem wyrazów wsparcia, ale też nie dasz rady, nie ma szans, udaj się, że się zakładałem, że nie. No, było to na pewno ciekawe wyzwanie z tego względu, że właśnie tak jak dzisiaj, no. Nie miałem jakiejś dużej rezerwy, to było wszystko na granicy, tak, a wszelkie tego typu historie właśnie są o tyle ciekawsze, że to jest, no zresztą sam widziałeś tutaj po biegu, ile ludzi do mnie podchodziło, się pytało, czy połamałem, czy nie połamałem, tak. A zastanawiam się, czy chociażby ci zawodnicy, których wspominałeś, którzy tak wątpili w to, te 3 godziny, czyli Jasiu Churuk, Radek Dudycz, oni wątpili głównie ze względu na to, że uważali, że nie będziesz w stanie wejść w reżim treningowy, czy dlatego, że to jest za mało czasu? No głównie to drugie, no z Radziem Dudyczem rozmawiałem na biegu Dobinika, wtedy jeszcze byłem słaby, mówiłem mu co biegałem i on mówi, że nie ma szans, i mówi, że on mówi, nie mówi, że z jakichś innych względów, on mówi, wie, zajmuje się, trenuje amatorów, którzy się szykują na 3 godziny, wie co biegają, wie co ja biegam i mówi, że po prostu nie ma szans, to ja mówię, ja miałem tą przeszłość tak za sobą i to rzeczywiście odpaliło nagle o 3 klasy do góry skoczyłem w sumie z tygodnia na tydzień, tak? Bo właśnie po Dominiku, bo gdzieś się stawka wzrosła zakładu, że już miałem w Poznaniu, wtedy się już zawziąłem na 6 razy w tygodniu i nagle to puściło, ale ja byłem przekonany, że to puści, że musi w końcu. No ja podam przykład, że teraz biegam biegi ciągle po 4.15. Ja przez całe 20 lat kariery, to może miałem 3 miesiące, że biegałem biegi ciągłe wolniej niż 4 minuty. Jeżeli już tam biegałem po jakiejś przerwie, no to 2-3 takie biegi ciągłe i już chodnie będzie 4 minut. Czyli ja ciągle jeszcze jestem daleko od poziomu tlenowego z tamtej kariery.
A ja myślałem, że te 4 minuty dużo szybciej pójdzie. No cały czas jestem na poziomie tych 4:15, czyli tempo startowe do maratonu. Ale no mówię, liczyłem, że to będzie szybciej, no nie chciało iść tak, jak szło. I Radziu Dudyś wtedy miał rację, Jasiu Kuru wtedy też byliśmy, też mówił, że nie dam rady. Grzesiek Gajdus też, no oni mieli po prostu, patrzyli na zasadzie takiej, na zasadzie swojego doświadczenia. No nie brali tego pod uwagę, tego mojego ukrytego potencjału, który miałem, ale którego może nie wzięli pod uwagę, ale to zresztą dużo się nie pomylili, bo w sumie to nie było jakieś... Czy wiesz, ja sobie myślę, że gdyby nie to, że te ostatnie 3 tygodnie były niezbyt udane, tak naprawdę powiedzmy w swojej karierze takiego długodystansowca, ty miałeś, można powiedzieć, 2 albo 3 naprawdę długie treningi. No to, co zawsze Grzesiek Gajdus podkreśla, że ciało maratończyka musi się przebudować, że to jest proces. No, ty nie miałeś kiedy tego zrobić tak naprawdę. W związku z czym każdy trening u ciebie to było od razu o ileś procent więcej. Nawet ten długi, ta 30, która się nie udała, no to od razu było. Dlatego ja miałem duże wątpliwości. Gdyby nie to, to uważam, że 2,55 byłyby tam realne. No właśnie, no żeśmy szacowali na podstawie tych kalkulatorów, a ja byłem wobec tego sceptyczny, bo ja wiem, ile razy mi się rozjechała relacja trening, zawody w biegu na 800 metrów. Dużo bardziej przewidywalnym, w którym startowałem ponad 100 razy. I tam bywa... Zresztą ja mam taką teorię, jeżeli, nie wiem, z tętna, z zakwaszenia, z prędkości, nie wiem, z układu flusów w herbacie wychodzi, że jesteś słaby, no na pewno jesteś słaby, no nie czaruj się. A jeżeli z tych samych czynników wychodzi ci, że jesteś dobry, to być może jesteś dobry, tak? Wcale nie jest powiedziane, że nie jesteś słaby. I ja to też miałem z tyłu głowy, zdawałem sobie sprawę, że będzie przyjdzie ten 32, 35 kilometr, gdzie mi ludzie naprawdę dużo do głowy nakładli, jak to się dzieje. A mi w sumie dzisiaj, no to był w sumie najfajniejszy etap między 32 a 40, tak? No właśnie, fajnie to wyglądało, że dzięki temu, że przez 3 minuty wolniej pobiegłeś pierwszą dychę, niż ostatnią dychę, więc było widać, jak po prostu mijacie coraz, to też chyba było jakiś dodatkowy bodziec, tak jak mijaliście kolejnych ludzi, nie? Aż mój pacemaker, który przyjechał do nas specjalnie z wysp, ledwie mnie mógł utrzymać. No. Tak się śmieję, że tak naprawdę przez 50% czy 60% dystansu to ja ściągnąłem mojego pacemakera, nie on mnie, ale Marcin też właśnie pomagał mi, udzielał mi tam rad. Razem biegliśmy na metę, wygrał ze mną nawet o sekundę, także... ale mówię, no paradoksalnie było, że na tym biegu to ja myślę, że przez paręnaście kilometrów to ja prowadziłem grupę i to no, wiatr pod tym wszystkim, także to... Mamy to nagrane. No. Także nie było tak, że się gdzieś obijałem, że się trzymałem w grupie, jak to w kolarskich wyścigach bywa, jak Michał Kwiatkowski, który cały wyścig przejechał w ogóle się nie wysilając, to ja cały czas pracowałem. Także myślę, że tu też byłyby jakieś rezerwy, ale to nie o to chodzi. Zresztą ja miałem cały czas z tyłu głowy, że tu nie wolno zwalniać, bo zdawałem sobie sprawę, że my na drugiej części nadrabiamy, tak, że gonimy, że tu nie możemy. A było parę takich kilometrów po 4:15, właśnie między 32 a 35, tam biało trasie. Ja mówię, no Forest, to my mamy nadrabiać po 7-8 sekund na kilometrze, a tutaj drugi, trzeci kilometr rzędu 4:15, czyli utrzymujemy stan, no mówię, między 30 a 35 w ogóle się nie poprawiliśmy. Stąd się wzięło zerwanie na 3:50. No Fuji przetrzymał Forest. Ale no i a potem ostatnie 2 kilometry, no naprawdę, to już było nieprzyjemne doświadczenie. Ale bo to już mówię, do nóg to jeszcze doszło właśnie zmęczenie takie typowe. No i ta nie mogąca nadejść meta, bo to już naprawdę to... Ja już patrzyłem co 15 sekund, widziałem, że jest rezerwa, ale wiedziałem, że ta rezerwa nie jest jakaś wielka. Tym bardziej, że te kilometry chyba były dobrze oznaczone, bo to GPS mógł się mylić. No ale no po prostu no... No i potem pięknięcie już na tą bardzo fajna tutaj rozwiązana trybuna, dużo ludzi, także no przeżycia nie zapomniane. Słuchajcie, kończymy powoli nasz program Czapi vs Maraton. Bardzo chciałem Pawłowi podziękować za ten udział w kilkumiesięcznym programie. Było na pewno bardzo to pouczające zarówno dla naszych czytelników, jak i dla mnie osobiście. Paweł był bardzo, bym powiedział, subordynowanym zawodnikiem i mimo, że miał co chwilę właśnie jakieś takie obawy czy pomysły, że jednak chce przycisnąć, to jednak jak poddawał się radom, że jednak to jeszcze nie jest czas, także no... No właśnie, to jest problem, że wielu trenerów, zawodników, a przecież Adam to jest żaden trener, tylko nie słucha i mi udzieli rady. Ja mówię, nie, od początku do końca wie to robi i się okazało, ale ja też również właśnie dziękuję tutaj, że za pomocą tej akcji, bo cała ta akcja zrodziła się z tego, że ja po tym zakładzie wiedziałem, że muszę zrobić coś takiego, bo ja miałem dużo chwil wątpienia, ale wiedziałem, że w tym momencie nie mogę się wycofać, no i tak się udało. Jak jeszcze będę się rewanżował Forestowi w zakładzie, to już na pewno takiego halo nie będę robił, ale
Dziękuję wszystkim za uwagę, wszystkim, którzy mi dzisiaj pomagali, wspierali przed, w trakcie i po, bo na pewno to bardzo pomagało i no i do zobaczenia na kolejnym maratonie. A na razie żadnych jeszcze celów sobie nie stawiasz, tak? No ja myślałem głośno, mniej lub bardziej o rekordzie Polski weteranów biegu na 800 metrów, minuta 55.01. Ale to już jest zupełnie inny trening i nie wiem, czy będzie mi się chciało, bo to jest zupełnie, to już nie jest taki trening przyjemnościowy jak do maratonu, tak? To już mam pewne inne rzeczy dobre, chociaż minuta 55 to też jeszcze nie jakieś wielkie bieganie, ale no zobaczymy. No, myślę, że jak teraz emocje opadają, to chyba jednak ten maraton nie był chyba pierwszym i ostatnim, bo ta atmosfera jest naprawdę fajna, chociaż myślę, że jeżeli już będę startował, to na pewno nie z jakimś ciśnieniem właśnie jak dzisiaj, że bardziej lajtowo, żeby po prostu przebiec się, poczuć tę atmosferę, bo naprawdę warto. Dziękuję bardzo. Dzięki Paweł. Dobra. Dobra, co tu dzwonimy?